Witajcie z przepięknego zakątka Jury. Jesteśmy tak naprawdę parę kilometrów od Częstochowy w bardzo fajnej miejscowości pod nazwą Mstów. Co mamy ciekawego w Mstowie? Oprócz rzeki Watty, zespół zabytkowych stodół z XIX wieku, które znajdują się między innymi za moimi plecami. W tym odcinku Wam je pokażę. Dziś zawędrowaliśmy do Mstowa, gdzie na północnym zboczu Góry Ścięgna znajdują się postawione na kamiennych podmurówkach stodoły pochodzące z XIX wieku. To miejsce nazywane jest dzielnicą stodół, gdyż kiedyś znajdowało się ich tutaj ponad 30. W chwili obecnej znajduje się 8. Stodoły te są widoczne z daleka, gdyż dzięki białym, wapiennym ścianom przyciągają wzrok turystów już z daleka. W chwili obecnej wiadomo, że przestały być potrzebne i ulegają zniszczeniu. Ze wzgórza rozciąga się doskonały widok na okoliczne budynki, jak również na wieżę klasztoru w Wancerzowie. Mamy nadzieję, że to miejsce Wam się spodobało i że odwiedzicie je, jeżeli będziecie tutaj w pobliżu. A całą naszą wycieczkę uważnie obserwował miejscowy orzeł. Do zobaczenia! Ciekawostką tego miejsca jest również to, że pejzaż z mstowskimi stodołami zagrał w filmie Andrzeja Barańskiego pod tytułem Tabu, udając skandynawską wioskę. Odwiedźcie to miejsce, jak będziecie przejazdem.